Siemanko! Właśnie minął rok, odkąd musimy nosić to. Teraz mogę to zdjąć. Minął rok, od kiedy zacząłem robić streamy na Facebooku, na grupie Ziomki Ebiego. I tam błyskawicznie 490 osób chyba. To było nawet 500 miałem w tym. W gronie znajomych, znaczy tyle osób było na tej grupie, się przyłączyło do grupy też, kochani. No to były ciekawe, były te tam te streamy, różne były, trochę gadania, trochę rapowania, oj, wygłupiania się, to stany na rękach tego wszystkiego, test ostrych, kurcze, sosów, jakiś Solonezy, to wszystko było, kochani. Jest na Facebooku. No i był to owoc wolnego, którego wtedy miałem dosyć dużo, nie? Ze względu na sytuację. Miałem piątki wolne. Kochani. I co jeszcze? W ogóle dużo rzeczy się stało rok temu, no i tak. O, rok temu jakby nawiązałem współpracę też przecież z Kasprem KJG, nie? Czyli jako Igornator Label, teraz KJG Gang na YouTubie kanał mają. No i rok temu też, no niestety zmarł mój ojciec, będzie rok w czerwcu, bo to na początku czerwca było. No ale już powiedzmy, no będzie w tym roku rocznica. Także tak, kochani. Czego mnie nauczył ten rok? Że jak coś chce się zrobić, to nikomu nie szkodzi, to warto tego próbować. Mówię właśnie też o streamach. No różnie tam bywało, ale koniec końców sytuację uspokoiłem. Też to właśnie, że mnie zauważyli tam właśnie z tego kanału na YouTubie. Wtedy Igornator Label, teraz KJG Gang, gdzie mogłem, kochani, gdzie sobie razem robimy. Są traki właśnie zmasterowane tak bardziej. Ta moja płyta, kilka sztuk limitowanych wychodzi, duchowa odnowa. No ale to kilka, to tam już mam do rozdania tam znajomym fizycznie. Na YouTubie jest, tutaj na kanale macie. Ostatnio nagrałem z młodym Anonem kawałek Nike Air Max. No i co mnie nauczyło? Dzisiaj byłem na cmentarzu u ojca, kochani, i to mnie... Tak sobie myślałem, że to wszystko też mnie nauczyło cieszyć się z życia. Nie narzekać też za bardzo, no bo... To życie jest bardzo krótkie, zobaczcie. Mój ojciec nie był stary, miał 64 lata. Znaczy nie spodziewałem, że umrze. No i... I nagle go nie było, kochani, no i co? Dlatego nie ma co tracić, moi drodzy, życia, czasu na smutki. Jak wspomnienia, to starać się tylko pozytywne rzeczy wspominać. W ogóle tak może nie siedzieć za dużo w tej przeszłości, nie grzebać, chyba że jakieś wyciągnąć dobre lekcje, to wtedy to tak. No dla nas wszystkich w jakimś sensie jest ten rok 2020 był przełomowy, nie? Wszystko się zmieniło, cały świat się, kochani, zmienił, nie tylko Polska. Co jest jak jest, no ale jeżeli lubiliście kiedyś
Kiedyś nie rozwiązywać krzyżówki, jak ja tutaj mam. Czy czytać książki, czy robić cokolwiek, to można. Jeżeli chcecie siłownię, można sobie w domu jakieś załatwić ciężarki, czy tam cokolwiek, czy jakieś ćwiczenia sobie na necie znaleźć. Tego jest, kochani, pewno dla chcącego nic trudnego. A pamiętajcie, że sport to jest zdrowie i zwłaszcza teraz to wzmacnia naszą odporność, nie? Choć ja tam, wiecie, nie jestem jakiś tam przestraszony, że mi trzeba czegoś czy co, ale w ogóle sport to jest zdrowie, moi drodzy. No tak, chciałem sobie dzisiaj pogadać. Jeszcze dzisiaj fajny numer chcę tu wstawić, nagrać, więc... Co, moi drodzy, więc ja będę chyba leciał do nagrywania numeru, nie? A wam życzę miłego wieczoru, a tak chciałem się właśnie wam pokazać. Że żyję, że jestem, a jeszcze miałem mały ten... perturbacje dzisiaj z telefonem. Myślałem, że się nie włączy, tam coś tam mi się włączył, te działa, jest ok, jest jak jest, jest dobrze, jakby coś się nie martwcie. Mam jeszcze laptopa. A. Przynajmniej głos będę w stanie nagrać, jakby co. A co do kontaktu, no to mam zapasowy telefon, jakby co, kochani. Jest jaki jest, ale jest, nie? Także, moi drodzy, co? Ja będę szedł do pracy na nockę. Uśmiechamy się do siebie, robimy to, co lubimy. Nie zamulamy się, nie dołujemy, wykorzystamy jak najlepiej ten czas dla nas, dla naszych rodzin, wspólnie wszyscy razem go jak najlepiej przeżymy, zwłaszcza ten czas Wielkiej Nocy, który nadchodzi, Triduum Paschalne. Jak najlepiej go przeżymy. Życzę wam wszystkiego dobrego i idę nagrywać track. Do zobaczenia, cześć.